Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Rzut wolny dla Rakowa. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? A czego można się spodziewać po najlepszym strzelcu klubu? Bramek. Jeśli... Ale mamy zagrożenie bramki. Gol! Raków! Ależ radość piłkarzy z Częstochowy! Kibice również się cieszą na trybunach. Zasłużone chwile radości. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. No to mamy 1-0. Olejosz mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Murawski. Nie ma w tej akcji pośpiechu. Jest cierpliwość i konsekwencja. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Częstochowianie tracą teraz piłkę. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Dobre podanie ponad głowami. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Świetnie teraz bramkarz. Że też nie strzelili. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Centra mierzona pod bramkę. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Lubomir Szatka. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Czy zdoła strzelić? Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Głęboko w pole karne zagrywa. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Murawski. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Czy będzie z tego wyrównanie? Gol, mili Państwo! Rany boskie, co tu się dzieje? Lechi ci wyrównują. Czy to jest zapowiedź kolejnych bramek?
Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Raków Częstochowa teraz napiera. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Muszą szybko wracać do obrony. No i nic z tej kontry nie będzie. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. I Raków bez piłki. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki. Sami wiedzą jednak najlepiej, że stać ich na więcej. Wciąż czekamy, aż z tego posiadania wyniknie jakieś realne zagrożenie dla bramki przeciwnika, mogące dać im prowadzenie, bo na razie golkiper rywali przygląda się tym podaniom raczej nie niepokojony. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Gra szybka, od nogi do nogi. Przeciwnicy mogą tylko się przyglądać. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości. To mogła być łatwa bramka. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Wow! Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. Rzut rożny. Raków będzie miał za chwilę okazję do objęcia prowadzenia. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. I teraz z dystansu. Próba. To była interwencja do statystyk. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Jean Amaral. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Murawski. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają, aż gdzieś rywale skupią krycie. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Valerian Gwilia. Był w trakcie tych 45 minut naprawdę dobry. Oby utrzymał tę dyspozycję i po przerwie. Nie da się przecenić jego udziału w pierwszej połowie tego spotkania. Poderwał swoją drużynę, strzelił wyrównującą bramkę i wkrótce się przekonamy, czy za tym golem pójdą kolejne. Na pewno go na to stać, biorąc pod uwagę jego dzisiejszą formę. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Niedokładnie piłkarz Rakowa. Strata.
Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Oddają piłkę. Murawski. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Doskonała piłka za plecy obrońców. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Centra zablokowana przez Niewulisa. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Patryk Kun przy piłce. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Niezła próba dorzucenia piłki na bliższy słupek. Ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Był w dobrym miejscu. Przejął to niebezpieczne podanie. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Niewulis. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Walerian Gwilia. Przed Rakowem jeszcze jedna, być może ostatnia, okazja na strzelenie zwycięskiej bramki. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Ładnie przyjął Szatka. João Amaral ma teraz piłkę. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Częstochowianie tracą teraz piłkę. Groźne dogranie, ale dobrze wyczute intencje. Wilia. Tracą piłkę Częstochowianie. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Pozostało już tylko 120 sekund. Teraz naprawdę świetna piłka. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera.
kłopoty Lecha Poznań. Czy znajdą siłę, by odpowiedzieć? Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie.